więcej w lewo. Trzeba bramę otworzyć. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Pruszkowie, w klubie motocyklowym Nornica. Bardzo dziękuję panowie za zaproszenie. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. To wszystko tutaj zorganizowaliście specjalnie dla nas. Chciałbym, żebyście opowiedzieli panowie, co to jest za klub, od kiedy działa, bo to jest historia, którą liczy sobie już kilkadziesiąt lat, prawda? No tak, mówiąc o klubie Nornica, mógłbym równie dobrze o dinozaurach opowiadać wam. To są w tej chwili spekulacje, co były pierwsze, czy Nornice, czy dinozaury. Ale tak naprawdę to zaczynamy działalność w latach 70., kiedy ludzie przesiadali się z syrenek na małe Fiaty. My wtedy mieliśmy 16 lat. Wtedy od 16 lat można było mieć prawo jazdy za zgodą rodziców. Mieliśmy prawo jazdy, zaczęliśmy się interesować motocyklami, ale dawnymi motocyklami, nie wózkami, które były popularne, tylko motocyklami starymi. Ruch motocyklowy w Pruszkowie dzielił się na dwie kategorie. To był klub motocyklowy motocykli crossowych, czyli zorganizowany w loku, i klub motocykli ciężkich. Klub motocykli ciężkich, kolega Jarek, świętej pamięci, który już nie żyje, chciał zintegrować to towarzystwo i stworzył wspólnie klub Nornica, którego historia zaczynała się od takich śmiesznych przypadków, o których powie Leoś. Jarek chodził do szkoły we Wrocławiu i do Wrocławia dojeżdżał do szkoły, dojeżdżał na motocyklu. Drugi z kolegów, bo to były lata 70., pokłócił się z tatą, wziął od niego motocykl M72. I pojechał razem spotkać się do tego Wrocławia i oni razem wyjechali gdzieś na jakiś lot. Tam Wrocław i okolice to raczej były Harleje, ale wpuścili jako zabytkowe, duże i ciężkie motocykle te M-ki i od tego datujemy właśnie, że zaczęli jeździć, zaczęła się cała historia klubu Nornica. I jeszcze, żeby było wiadomo, my nie wywodzimy się od nazwa, nie wywodzi się od myszy, tylko od namiotu zszytego w Legionowie, który był dwuosobowy, turystyczny, nazywał się Nornica. A historia wyglądała tak, że byliśmy na zlocie w Poznaniu, młodzi chłopcy, zajechaliśmy jakąś tam grupą, pytają nas, cóż to za klub. No jaki klub, jak to po prostu paru kolegów przyjechało. Klub Pruszkowy, jak wy się nazywacie. I patrzymy, co tu wymyślić. No i stoi namiot obok motocykleu, namiot nazywał się, tak jak ja, Leoś powiedział, Nornica. Do dziś dnia naszym znakiem jest namiot, w którym stoi motocykl, z którego wystają klamki. No niektórzy twierdzą, że to nie są klamki, tylko damskie pantofle, ale to kwestia interpretacji, co kto chce zobaczyć. W naszym wieku teraz my wywodzimy klamki, ale kiedyś to też widzieliśmy damskie pantofle. No zawsze to pytanie, jak klub się nazywa, było do kolegi w sobotę rano, po ciężkim piątku, no tak. I on wchodził do tego namiotu i żeby się od niego odczepili, przeczytał metkę i się schował. Świetna historia. To jest chyba jedna. Ale prawdziwa. No, tym bardziej świetna. To jest chyba jeden z najstarszych klubów motocyklowych w Polsce, prawda? Do dzisiaj działający. O tym może w Polsce nie do końca, ale w pewnym sensie tak, były kluby, które były przedwojenne, które się tam w dalszym ciągu utrzymały i się reaktywowały. Natomiast nasz ma ciągłość taką od 70. lat i uczestniczyliśmy w kongresach motocyklowych już w latach 70. Jakie motocykle zrzeszacie? Wszystkie, czy jakieś konkretne, czy tylko historyczne? Jak to u was jest? Mamy wszystkie motocykle, bo żeby jeździć na co dzień motocyklem, to co robimy, to jest potrzebny współczesny motocykl. Tak. A tak jak dzisiaj w niedzielę od święta, to powyciągaliśmy z garażu i jak widać, jest co pokazać. No ale słuchajcie, no współczesny motocykl, cóż to, opowieści współczesnych motocykli, jedziemy na zlot. No i co? No
za brzydko powiem, zapieprzałem 150, no i dojechałem i nuda. A u nas wyjeżdżamy z Pruszkowa 14 motocykli do Nadarzyna. Do Nadarzyna jest 7 km, zostaliśmy zaproszeni na dożynki. W Nowej Wsi, czyli 3 km dalej, już 3 padły. W Szczędziówce następne 3, do Nadarzyna dojechało 5. Po godzinie się pozbieraliśmy, wstrzymali korowód i dojechaliśmy. I jest o czym gadać przez cały rok. A na Nowym, jak jedziemy, no dojechał nad morze. Nuda. No, no prawda, to jest fakt, że ta przygoda to się musi wiązać z jakimś po prostu starszym sprzętem, nie? Ja z Helką MZ04 w 90-tych latach pojechałem na zlot do Nowej Soli w załodze dwuosobowej. To był moment, w ciągu 22 godzin byliśmy na miejscu, do dzisiaj jest co wspominać. Już lot likwidowali jak zajechali. Nie, wracaliśmy 24 godziny, co prawda, ale dojechaliśmy w ciągu 22 godzin. Nie wspomnę o kontrolach milicji, ORMO i jeszcze kogoś, także 22 godziny. To były czasy, to było piękne. Wracając do motocykli, to faktycznie głównie interesują nas motocykle i restauracja motocykli zabytkowych, starszych, niekoniecznie z innych krajów. Teraz mamy bardzo szeroki dział motocykli z okresu PRL-u, które są modne. Odbudowujemy to, szykujemy, zbieramy. No to trwa czasem dłużej, ale mamy też fajne motocykle nowoczesne. Jest teraz trend taki, żeby zabytkową Japonię zacząć jakby odtwarzać i też mamy kilka takich przykładów zabytkowej Japonii, gdzie 70 lata i ona goni 300 i zapędza w kąty najnowsze motocykle obecnie i tak można było wtedy. Nie było takich kagańców jak w tej chwili na motocyklach. A ile klub sobie liczy członków w tej chwili? Tak mniej więcej. Około 20 osób aktywnych jest w naszym klubie. No, jeżeli miałbym powiedzieć o motocyklach, to nie wiem, jak powiem 100, to chyba nie oszukam. To może nawet za mało. Chyba za mało. To co tu widzisz, to przyjechał tak z nudów, każdy coś wygrzebał i przyjechał. Jakbyśmy chcieli wyciągać to wszystko, to zabrakłoby Michałowi placu i tak jak już opowiadałem koleżance, jak robimy fajne wystawy w Ptaku, czyli tutaj w tym centrum. Mhm. Więc najpierw nam dali 150 metrów z powątpieniem, żeśmy zastawili, potem dali 250 metrów wątpliwie, a tam przy 350 metrach uznali, że ile by nam nie dali, to i tak jesteśmy w stanie korzystać. Każdy z nas ma kilka motocykli, tak. W trakcie remontu zrobione i każdy ma flagowy, nowoczesny do jeżdżenia, czyli Leoś ma motocykl z GS-u, tak? Tak, z GS-u. Ja jeżdżę dużym intruderem, więc kolega każdy, który tu jest, też ma nowoczesny motocykl, jak trzeba gdzieś dalej jechać, to jedziemy na nowych, a jak się chcemy bawić, to jedziemy na zabytkach. Czyli pasja nie umiera. No jeszcze, póki życia po tej nadziei, jeszcze się nosem podpieramy, chociaż syn tak wczoraj wyszedł z powątpiewaniem, jak ja ruszałem na intruderze, on waży 350 kg, mówi, ojciec nie ma lżejszych. Ja mówię, jutro pojadę na lżejszym. No, tutaj ja z żoną mam problem, gdzie ona jest tutaj? Z żoną wszyscy mamy problemy, tak, to nic nowego. Ale ona sobie kupiła nowy motocykl, no bo tego junaka współczesnego. No niby śmieszna pojemność 125, ale ona jest wszędzie zawsze i dojeżdża. To jest ciekawe. W przeciwieństwie do nas. Tak. A właśnie 125, też koleżanka Stanobrzega jeździ 125, no i pędzimy na zlot nad morze. Słuchajcie, wyprzedzamy. Rzeszowa ruszyła. Rzeszowa już była po 500 km, wyprzedzamy tira, więc 20 motocykli dojeżdża do tira, ale tir przyspieszy, ona nie daje rady, więc my nie przyspieszamy. 20 motocykli się cofa i chowa się za tira. Święty wygląd. Facet był, nas już tak korciło, żeby odkręcić, ale nie, jak razem, to razem. Święty to był widok. Rzeszowa potrafiła nad morze pojechać 125 km. Krypto reklama. Tak. Nie wolno wyciąć, tak? Wyciąć. To nie ma. 125 motocyklem, 125. Motocyklem, tak. Tak. Panowie, no. Przede wszystkim to chciałbym podziękować za zaproszenie, bo ja myślałem naprawdę, jak tu dzisiaj jechaliśmy, że to będzie dosłownie 2, 3, może 5 motocykli, a tu widzę, że jest taki temat, że praktycznie powinniśmy tu zostać chyba z tydzień, żeby to wszystko jakoś pokazać. To jest niesamowite. Ja myślę, że może nasze spotkania się nie skończą na jednodniowej wizycie, może się złoży. A wy jesteś z Tarnobrzega? Z Tarnobrzega, tak. Mamy tam chapter w Tarnobrzegu, możemy sobie tam no jakoś świetnie zgrać właśnie wizyty. Będziemy stopniowo opisywać kolejne motocykle, bo dzisiaj się nie da rady. Tam będziecie mogli nagrać współczesne motocykle, na czym jeździmy dalej. nie wokół komina. Nie tylko takie. No jednak to do dziadków trzeba mieć trochę poszanowania już teraz, szacunek dla wieku. Szczęśliwie w ubiegłym roku sprzedałem takie szczęście, już tak? Zabrakło mi cierpliwości, bo to żyło swoim życiem. Jak mi wyrosło drzewo między koszem a gwałtownią, a motocyklem, to uznałem, że chyba pora się rozstać z takim. Serdecznie dziękuję i rzeczywiście
Jeszcze też mam nadzieję, że z tych spotkań będzie więcej. Zapraszam. Udało się. Dziękuję. No i dobra, pan może wyjść tam sobie powiedzieć.